Nie. Dobra obejdźmy to kawałek chociaż, jak zawsze, a potem cały oglądam. Parthetic! Honorowi patroni to Gniewix, Wilanzi i Sebastian Bach. Co Bach. Co żabka co? to absolutny dominator w branży małych sklepów spożywczych. Po 25 latach swojej działalności ilość żabek zbliża się do 10 tysięcy, a może jak to oglądacie, to nawet już przekroczyła ten pułap, bo ich przyrost w ostatnich latach żabek? jest niezwykle dynamiczny. W większych miastach jest ich tak dużo, że można odnieść wrażenie, iż żabka stoi niemal na każdym rogu, a mhm. i w mniejszych miejscowościach jest już powszechnym widokiem. Jest to sklep niewątpliwie bardzo interesujący i w swojej historii nagromadziło się wokół niego na tyle dużo ciekawostek, kontrowersji i tajemnic, że uznam Żabkę za idealnego kandydata. Miałem kiedyś w łodzi, tak, były fresze jeszcze, nie wiem czy znacie? fresh i był małpka, no? Małpka był. <grytania> Nazwali specjalnie, jakbyś nie wiedział, gdzie małpkę kupić. To <grytania> no do małpki. Data do stworzenia filmu, właśnie na jej temat. Zapraszam Was zatem na A teraz tylko Żabkę już jest. Ja lubię Żabkę! Ja nawet kocham ją, bo żabki blisko Długo otwarte są. Stare logo. W 2017 roku zaczęto wprowadzać nowe logo żabki, które jednak nie pojawiło się z nie. Wiesz, że to są oczy żaby, a to uśmiech żaby? No. na dzień, a było wdrażane przez okres kilku lat w różnych nowych sklepach. Obecne, które znamy z witryn sklepowych, to zielony napis żabka z zakrzywionym łukiem pod spodem, co ma według zamysłu przypominać uśmiech żaby. Wcześniej no, żabka way. O, z... pamiętam to to fajne było, ale tak jak teraz na to patrzę, takie bardzo przestarzałe, ale fajne to było. Zupełnie inne logo i moim zdaniem było ono o wiele bardziej przyjazne. Prezentowało ono kreskówkowo uśmiechniętą żabę na żółtym tle. Ta żaba wygląda jak debil, nie? a pod nią napis Żabka na czerwonej tabliczce. Niestety twórcy poszli drogą z płaszczenia logo rukasz, do takiej korpootoczki, że, że teraz Żabka by to. to taki super nowoczesny sklep dla dynamicznych ludzi i wcale nikt, a nikt nie kupuje tam już małpek i rompera mocnego. Obecnie stare logo... Ty jest? Ty, ja myślałem, że ten romper jest w Biedronce, on jest w Żabce? Żabki zachowały się już właściwie tylko w wersji zabytkowej, a i to nie wszędzie, ale o tym powiem później. Nie wiedziałem. Żabka w swojej historii miała i nadal ma wiele kontrowersji, jednak do najsłynniejszej i największej z nich należą relacje zarządu z franczyzobiorcami. Chodzi o to, że każda żabka jest otwierana niejako przez osobę prywatną, jednak nie mają one zbyt dużej autonomii w działaniach i w sumie są jej właścicielami tylko z nazwy. Muszą oni bowiem dostosować się do cen oferty produktów. Co i... jakie ceny były? Gdzie? A, rzeczywiście. Właściwie tylko. We... Co tam jest? Nie kupuję tam już małpek i rompera mocnego. Obecnie stało. No ja pamiętam za 99 groszy. Pepsi Max wtedy kupowałem. Taka pucha była. No bo kiedyś były te grube puchy, takie puchy karły, nie? Że takie niskie i grube, fajne. A teraz są gorsze puchy. Teraz puchy są gorsze. Wiesz, że kiedyś to było, wiesz o co chodzi. Ty Jajka 459. Dobra. Złoty 40 z50 pusztartka. Co to za zapicie? Ktoś wie? Lipton? Lipton 370. Ile teraz Lipton chodzi? A, wy nie widzicie. Tutaj pod kamerką. Chyba Lipton ten. To chyba Lipton, nie? 370. No. Coś tam dla psów. Kabanosy jedynak. Jedna sztuka Kabanosa 2 złote. Nie wiem, co to jest. Jakaś czekolada. Stare logo żabki zachował się właściwie tylko w wersji zabytkowej. Ile ta i ten ta chodzi? Taka butla? Później. Żabka w swojej historii miała i nadal ma wiele kontrowersji, jednak do najsłynniejszej i największej z nich należą relacje zarządu z 7 Chodzi o to, że każda żabka jest otwierana niejako przez Drogą. osobę prywatną, jednak nie mają one zbyt dużej autonomii w działaniach i w sumie są im tylko z nazwy. Muszą oni bowiem dostosować się do cen, oferty produktów i promocji narzucanych przez centralę, na co się często skarżą w internecie, gdyż twierdzą, że są zmuszani do kupowania z centrum dystrybucji produktów a wyższych cenach, niż gdyby zrobił to w innej hurtowni, <laughs> a do tego wiele z tych produktów idzie na straty, gdyż po. Po prostu się nie sprzedają. Żabki muszą mieć taką samą ofertę, niezależnie od tego, czy znajdują się wśród luksusowych wieżowców, czy też w ubogiej i nieco patologicznej dzielnicy. Największymi kontrowersjami kryły się tak zwane wexle in blanco, czyli dokumenty podpisywane przez francjobiorców, na których nie ma wypisanych wszystkich warunków umowy, co według ich skarg potrafiło doprowadzać do bankructwa. Ty i co, I pod... to oni to podpisywali, a potem ten główny właściciel se wpisywał tam, co chce? faktycznie sprzeciwiali się działaniom centrali. Pechowi franczyzobiorcy często też przytaczają motyw słynnych 1000 yeah. złotych na start, które ich zdaniem nie wystarczają do pokrycia wszystkich... Ile? Ile na start? często dość przytaczają motyw słynnych tysięcy złotych na start, które się nie wystarczają do pokrycia wszystkich kosztów, jakie wiążą się z utrzymywaniem sklepu, oraz niskimi jakościami szkolenia, gdyż według zeznań właścicielem żabki może zostać niemal każdy i niedostatecznie badana jest zdolność franczyzobiorcy do wzięcia na siebie tak dużej odpowiedzialności. Temat jest tak długi i skomplikowany, że już nie będę rozkładał no na czynniki pierwsze, gdyż zrobił to i w swoich filmach Damian Olszewski oraz Jan Śpiewak, więc tam polecam później zerknąć. Warto tu także poruszyć temat książki o nazwie Dekada Ajentów, autorstwa Joanny Jurkiewicz, która do do tej pory nie została w pełni wydana, gdyż jak twierdzi autorka, powstrzymuje ją przed tym strach przed pozwami sądowymi od żabki, a w internecie dostępne są tylko jej fragmenty. CO? Gdy kilka lat temu rząd zrealizował pomysł zamknięcia sklepów w niedzielę, wiele firm zaczęło szukać obejścia tego przepisu. Z jakiegoś powodu no wiele sklepów defund. próbujących stać się biblioteką, placówką pocztową czy czymkolwiek innym nie uzyskało takiego przywileju na szeroką skalę, a Żabce się to udało. Obecnie istnienie Żabki jako tak zwana placówka pocztowa stało się jednym z najbardziej charakterystycznych elementów i w oczach wielu klientów Żabka uchodzi za ten cudowny sklep otwarty każdego dnia. Otwarcie no było ta. możliwe dzięki zaimplementowaniu usługi nadawania i odbierania paczek. Na... No klasycznie, rząd chce pomóc i... Tym, co mają, niby są poszkodowani, i oczywiście wbił im nóż w plecy. Klasyczek. Ta kupę to tylko zupełnie przypadkowe efekty. I żabka wacie. na tym Wiela skorzystała. A fakt, takim cudem, akurat żabce udaje się przez tyle lat utrzymać status placówki pocztowej, mimo wielu apeli rządowych, że się tym wkrótce zajmą. I powstał na ten temat kilka teorii, które omówię w dalszej części filmu. Zesrać się mogowanie tym zająć. To nabić. wirtualna waluta zdobywana w aplikacji Żabka, która może wymienić Właśnie się muszę żabce na wydać. produkty lub zniżki promocyjne. Nie jest to nowatorska technologia, gdyż zbieranie punktów lojalnościowych istniały już lat wcześniej, no, to Żabce zdobyły największą popularność. Aby zdobyć żabce należy zrobić zakup oraz zeskanować tym aplikację lub też wziąć udział w jakimś konkursie. Jednak warto zwracać uwagę na kalendarz, gdyż żabcy zebrane do końca października tracą wartość wraz z końcem bieżącego roku i bezpowrotnie znikają z konta. Jest także inna nieoficjalna metoda nabijania żabców, a mianowicie korzystanie z grup. Grupek na Facebooku, na których znaczy, korzystały z aplikacji lub przekraczające na nie limit skanują kod z aplikacyjnej osoby przydzielającej wirtualną walutę. Jednak od jakiegoś czasu żabka walczy z takimi praktykami, przecinając ilość dziennych doładowań. Ponadto w styczniu tego co? roku doszło do odkrycia luki w aplikacji Serio? żabka, co skutkowało możliwością nabijania sobie kont żabsami, a niektórzy chwalili się wygenerowanie nawet 100 tysięcy żabsów. Czyli... Ej, to było. A nie, dobra, to mi się coś porypało. No, po coś będzie dzisiaj, może jeden. No, widziałem, ale ona ma chyba być. Od dzisiaj albo jutro o dziewiątej. Czy dzisiaj o dziewiątej będzie, ale nie. Yy, ja ją po prostu będę banował. I około dwóch. 20... Bo mnie szukał. Mówił, że w styczniu będzie jakiś oszust. 105 tysięcy złotych. O, właśnie. Byliście dała... w tej żabce bez ludzi w ogóle? Ja tego jeszcze nie testowałem. A wcześniej jako Żabka Store to zrodzony w 2021 roku pomysł sklepów autonomicznych, czyli takich, gdzie klient może wejść do obiektu i wyjść, pomijając proces płatności. Metoda działania sklepu opiera się na naszpikowaniu go dziesiątkami kamer, które z różnych kątów skanują produkty zdejmowane z półki i obciążają nimi rachunek klienta. Aby Ale wejść git, do bezobsługowej no, żabki należy zeskanować aplikację lub użyć karty płatniczej, a sposób rozliczania się z produktów sprawia, że kradzież na jest o wiele trudniejsza niż w tradycyjnym sklepie. Marketingowym strzałem w dziesiątkę, który wypromował taką formę sklepu stał się Robi, Czyli ruchoma robotyczna ręka, robiąca hot dogi. Sklepy te z oczywistego powodu nie oferują alkoholu i papierosów, chociaż trwają testy maszyny do sprzedaży piwa, która miałaby sprawdzać trzeźwość oraz pełnoletność klienta. Maszyna ma skanować dowód no osobisty tak, oraz zobacz. porównywać zdjęcie na niej Ale raczej nikt nie osobę, grać. Ale nie do końca rozumiem, jak ma ona skutecznie zbadać trzeźwość za pomocą kamerki analizującej sylwetkę i twarz klienta. Witam Mario. E, Mario, co to za gra? To jest gra życie. Oglądałem film o żabce. Jedną z na temat tego, dlaczego Żabce udaje się unikać niedzielnego zakazu handlu, jest fakt, że ma być ona własnością Tadeusz Krawczyk lub w to, w to? że posiada w niej jakieś Pory udziały. Pańce. Nie jest to jednak prawdziwa teoria, ale nie oznacza to, że kontrowersyjny zakonik mający powiązania z rządami PiSu nie posiada żadnych relacji z tą firmą. Okazuje się, że Krzysztof Krawczyk, ale nie zmarły artysta, tylko prezes polskiego oddziału międzynarodowego czarty, funduszu czarty. CVC Capital Partners, do którego należy się Żabka, ma pewne układy z właścicielem Radia Maryja. 18 stycznia 2019 podpisał on tak zwany list intencyjny o współpracy z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej ojca Tadeusza Ryzyka a dodatkowo Żabka była partnerem gali Nagrody Człowieka Wolności Tygodnika Sieci, który przychylnie patrzy na obóz Prawa i Sprawiedliwości. Ponadto w 2022 Jarosław no Kaczyński sugerował wykupienie Żabki Prawda. przez Państwowe Fundusze, do czego jak wiemy Co? nie doszło, a biuro prasowe Żabki co w ogóle miało się wydarzyć? Co ty, i oni takie rzeczy próbują przemycić, wykupić, sklepy państwowe robić, i ludzie i tak tak głos nie patrzę, i sprawiedliwości. Stara, państwowe sklepy wrócą. Ja już węszę spisek, ja się zmienię w twojego starego ilu. Wężę spisek. I sugerował wykupienie żabki przez państwowe fundusze, do czego jak wiemy finalnie nie doszło, a biuro prasowe żabki tak skomentowało wypowiedź prezesa PiS. Relacjonowana wypowiedź nie odnosi się do żadnego konkretnego Chodziła procesu z naszym żubeczka. udziałem, więc nie mamy podstaw do jej komentowania. Zamiast czap żabki byłby kaczor. Dębowe tarasy to typowe zamknięte deweloperskie osiedle położone w Katowicach, jednak słowo zamknięte jest tu kluczowe. Jakiś czas temu Polsko biegło zdjęcie furtki prowadzącej na osiedle z legit. <laughs> no ...że żabka znajdująca się na jego terenie jest dostępna wyłącznie dla mieszkańców tego osiedla. Wywołało to liczne słowa krytyki oraz skpiny mówiące, że, o proszę, mieszkańcy luksusowych mikroapartamentów 20 m2 odgradzają się w ten sposób od plepsu spoza ich terenu. Wprawdzie port... RL sigma... ...uważał, że tabliczka ze słynnego zdjęcia była fejkiem, jednak to, że nie wpuszczano za bramę osób spoza osiedlem jest już faktem. Jednak biuro prasowe żabki w komentarzu zawarły. To jest rybco na osiedle? On mieszka w Katowicach? A. Oh. I co? Jad w tej żabce coś? Warło informację, że faktycznie taka kartka wisiała, gdyż jak powiedzieli, kartka informująca o tym, że placówka dostępna jest wyłącznie dla mieszkańców katowickiego osiedla została zawieszona bez naszej wiedzy i została już usunięta. Jednocześnie informujemy, że regulacje dotyczące wstępu lub braku wstępu na teren danego Osiedla pozostają poza decyzyjnością spółki Żabka Polska. Ostatnia informacja, jaką znalazłem, to opinia sprzed miesiąca na mapach Google, ale jeśli coś się zmieniło w kwestii otwartości, tej... porażka totalna. Żabka na wyłączność tylko dla mieszkańców chrona bardzo się przejmuje swoją rolą i nie pozwala na. Nawet kroku zrobić w jej stronę. Boją się, że przyjezdni wykupią mi wszystkie hotdogi? Marta, chmura, a ty zamiast jeździć po Katowicach, po żabkach, może iść do innej, bo jest na każdym rogu. A nie marnujesz czas na komentarze debilne. XD. Ty żabki na mieszkańców spoza osiedla, to proszę o komentarz pod filmem. No właśnie, żabek jest milion. A oni się zasrali, że jest jedna na zamkniętym osiedlu, więc i tak ciężko się do niej dostać. No nie wiem, nie wiem o co tu chodzi. No dziwne. Żabka oprócz marek własnych, opierających się głównie na daniach gotowych i energetykach level up, posiada także tak zwane produkty ekskluzywne, czyli znane marki o smakach dostępnych wyłącznie w żabce. Przykłady, które wymieniam Jaki? mogą być już nieaktualne, bo niektóre produkty najpierw trafiają tylko do żabek, a potem są już we wszystkich sklepach. Jako najbardziej znane produkty ekskluzywne wymienić można lodeki po smaku kwaśnego jabłka, lejce odstawy nawiązujące do klasyka z Wielkiej Brytanii, piwo palikota, którego prawdę mówiąc nigdy w żabce nie spotkałem, świąteczny Twix o smaku ciastka piernikowego. Ty, przestawisz? <laughs> nie, go. Czy też limitowane dwupaki frugo związane z nurówką, a to tylko część tego typu produktów, gdyż smaki ekskluzywne dla żabki pojawiały się dość regularnie. Wiele z nich, jak wspomniałem, trafiło po czasie do innych sklepów, lecz niektóre były tylko w żabkach i już nie istnieją, a na portalach aukcyjnych potrafią teraz osiągać całkiem spore kwoty. Co ty gadasz? Żabka kafe to jak sami siebie określają, największa sieć kawiarni w Polsce, chociaż moim zdaniem to trochę na wyrost, bo to tak jakbym mówić, że Biedronka to największa sieć księgarni, bo mają tam dział z książkami. Do oferty żabki kafe, oprócz najbardziej kojarzonych hodogów, należą podgrzewane panini, kebaby, burgery Co? i wszelkie tego typu dania. Do tego jest także kawa z automatu, hodogi amerykańskie, nie. czyli te przekrojone wzdłuż no, by. nie mają duży wybór tego jedzenia na, na tym. Czemu mają tak nie mówić? Ale w sumie ty Właśnie stacje benzynowe też mają dużo, ale co stacji pewnie mnie jest suwień niż żałek. to jest po 70 na osiedle. Półki z ogórkiem i cebulą. Oraz słodkie przekąski jak Mafiny czy Donate. Z opowieści znajomych, którzy pracowali w Zapsie, jest to jedna z najbardziej znienawidzonych przez nich oferta tego sklepu, gdyż w trakcie dużej kolejki muszą balansować między standardami. O mnie zrobili w delikatesach dom sztuki i nad szynką obrazy wiszą. Co, żeby w niedzielę było otwarte? Standardową obsługą klienta, a robieniem hot dogów. Niektórzy sprzedawcy robią taki niby cichy bunt, dając celowo zbyt mało ilość parówek na kręcioki do podgrzewania, by potem mówić klientowi, że przykro mi, ale parówki się skończyły, no albo są jeszcze zimne. Większość żabek oferuje jedzenie wyłącznie na wynos, chociaż w tych o większej powierzchni można spotkać się z kącikiem do konsumpcji wyposażonym w stoliki i krzesła. Ekomat Ecomat to? to testowy projekt, który obowiązuje w niewielkiej liczbie żabek, głównie w Poznaniu i Warszawie. Przed wybranymi Aha. sklepami znajduje się automat przyjmujący plastikowe My. butelki i puszki, a za każde a, opakowanie Niemcy. przydzielane jest 10 żabców. Niemcy, Ecomaty proszę pana, Niemcy, wracam do sprzedaży wody mineralnej, a celem projektu ma być propagowanie ekologii i powtórnego wykorzystywania surowców. Opakowania na szczęście nie muszą pochodzić wyłącznie z produktów oferowanych w żabce. Jedynym wymogiem jest czytelny kod kreskowy, Niemcy, co jest dość pana. miło patrząc na to, jak często upierdliwe Zwracanie szklanych butelek. Inspirację takiego rozwiązania należy szukać najpewniej w krajach, gdzie obowiązuje oficjalny system kaucji za plastikową butelkę i puszkę, czyli na przykład w Niemczech i na Słowacji. No. Dziwne, że Jaka tyle... paru... to już w Niemczech jest 100 lata. W Polsce nie, nie wiem, nigdy tego chyba nie będzie. Ciekawe czemu. Uwa wariacie to popularny mem prezentujący dresika pracującego w żabce podczas przyrządzania hotdoga. Popularności tego mema upatrywać Fakat można 25? nie tylko w samej zabawności zdjęcia, to lecz To będzie szybciej po... niż GTA 6? ...powszechnie stereotypie, że w żabkach pracują głównie tzw. Tak sebiksy no, i Karyny, git. które zamiast obsługiwać klientów palą nieustannie pety przed wejściem ze swoimi znajomymi i często zwracają się do innych właśnie słowem wariacie, które w ich przypadku nie jest określeniem negatywnym... Nie, nigdy tak nie się nie spotkałem, ale może... Od RNG to zależy, jak myślicie? ...a czymś w rodzaju nieco sialonego ziomeczka. Marketingowcy i są świadomi tego mema i wykorzystali go w swojej reklamie hotdogów, jednak moim są zdaniem tacy? osoba w sensie nie występująca. Ja mówię o tym, że czy wariacie do ciebie mówili, bo takich tych no to tak. Jest tak trochę zbyt mało dresiarska. Może to Cześć, raz. O, Co to? O, O, o to niedawno była ta afera z petami. Oprócz zbierania szapsów oferuje także różne promocje pozyskania. w psychiatryką wariacie do ciebie? Rasiści. Apki i nie to jest byłoby w tym nic złego, gdyby nie jedna z nich, która okryła się złą sławą. W maju 2023 o, roku ogłoszono promocję, w której no. zakupno papierosów oferowano hot doga lub kawę za złotówkę. Promocja z momentem ogłoszenia stała się obiektem krytyki za promowanie wyrobów tytoniowych, co jest w świetle polskiego prawa zakazane. Akcja ta zyskała negatywne zainteresowanie nie tylko społeczeństwa, ale także Ministerstwa Zdrowia, które zapowiedziało Zgłoszenie kontrowersyjnej promocji do prokuratury. Żabka błyskawicznie wycofała się z promocji pod naporem opinii publicznej, Cestowali jednak limity. z ich komunikatu prasowego wynika, że nie czują się oni tak do końca winni w tej sprawie, gdyż oświadczenie brzmi następująco. Krytyczne głosy dotyczące sposobu prezentowania naszej oferty są to dla nas bardzo istotne. Zgadzamy się, że nawet w przypadku braku przesłanek prawnych, tak jak to ma miejsce w obecnej sytuacji, komunikacja może być niewłaściwa z innych powodów. Dlatego zdecydowaliśmy o wycofaniu komunikacji tej konkretnej oferty, co ma miejsce dzisiaj. Niezależnie od tej decyzji Zgodniliśmy zaostrzone kryteria dla przyszłych działań komunikacyjnych. Jesteśmy przekonani, że to pozwoli uniknąć kontrowersji w przyszłości i żabka będzie kojarzona jedynie z pozytywnie odbieranym przekazem. Uh -huh. W wielu polskich miastach na oh. ich zabytkowej części istnieją mniej lub bardziej formalne regulacje w sprawie witryn sklepowych. Powinny nawiązywać one kolorystyką i stylą do zabytkowych budynków tak, aby nie psuć wizerunku pstrokatymi barwami. Z tego powodu na żabkach znajdujących się w terenie... Nie, okay. Starego Miasta znajdziemy loganie zielone. Myślę, lecz najczęściej w Łodzi jest płaczenia. jedna taka żabka na 6 sierpnia, chyba niedaleko Piotrkowskiej. Tylko się zastanawiam, czy ona tam jeszcze jest, bo była taka zabytkowa żabka. Brązu i złota. Co ciekawe, nie jest to jeden określony styl loga na całą Polskę, a w niektórych miastach do dziś można się spotkać ze starym logiem żabki w wersji zabytkowej. Jednak warto zerknąć na żabkę znajdującą się w krakowskim rynku, gdyż różni się ona nie tylko logotypem, ale także wnętrzami stylizowanymi na zabytkowy sklep. Posiada ona układ regałów oraz ich wygląd stylizowany na sklep z początku XX wieku, a ponadto strefa kafe ma posiadać kawę z ekspresu jak to określono historycznie odsłonie. Ponadto za zakupy powyżej 20 zł klienci otrzymują ekskluzywną dla tej żabki kartkę pocztową widokówką Krakowa oraz limitowane znaczki pocztowe. Nowy skin do żaby. Fresh Market to sieć małych supermarketów... Jaka szansa, z... że mnie w Łodzi spotkasz? I no stanowić bo z chaty nie wychodzą. Stanowić konkurencji dla takich o, sklepów jak Sokrotka i Lewiatan. Ich wizerunek opierał się na dostępie do szerokiej oferty warzyw i owoców zdrowych produktów oraz lokalnych wyrobów. Sieć ta należała od samego początku do spółki żabka polska, ma. z czym nie specjalnie się kryto, posiadając bardzo podobną siatę graficzną i często w freshmarkecie wspominano jako o takiej nieco większej żabce, a ponadto posiadał on taki sam system francuzja jak w żabach. Jednak w 2018. Ja nie po... Witam Miku, dzięki no właśnie, Podjęto decyzję o wykluczaniu marki Fresh Market, przekształcając te ma? sklepy na żabki, Acha, a i całkowite wpłonięcie przez płaza zaplanowano na koniec no to, to 2019. Obstawiam, że jest. głównym powodem było to samo, co spowodowało upadek takich sieci jak Alba czy Paweł, i zbyt wysokie SR. ceny jak na market w porównaniu do takich sklepów jak Lidl i Biedronka. W dniu tworzenia filmu najwyższą krągą liczbą ilości żabek jest 9 tysięcy, chociaż według zapewnień zarządu do końca 2023 ma postać sklep numer 10 tysięcy, więc to entry może się szybko zestarzać. Kiedy Zab się skończy w dupę? Kiedy, kiedy osiągnął limit żabek? Nigdy? Bo to w sumie kiedyś to no musi być tyle żabek, że już bez sensu będzie następne, bo to będzie tylko przeszkadzać innym. K. Numer 9000 musiał wprowadzić jakąś innowację, bo 10 km to nadal mało i się okaże, że to daleko jeszcze. Ten fakt w prasie, więc postawiono na nietypową lokalizację. Żabki 9000 i 9001, bo otworzono dwie naraz, znajdują się przy autostradzie A2 na postojach sosna oraz gnilet znajdujących się przy granicy polskiej. W odległości 200 metrów są 3, no? Do niemieckiej. Żabki te wyróżnia także czas otwarcia, gdyż są one całodobowe i według wiceprezesa zarządu posiadają one większą ofertę kanapek i sałatek. Aha. Kawonament to usługa subskrypcji wprowadzona jesienią 2022 o! roku, jak sama nazwa mówi dotyczy ona kawy z automatu. Za 50 zł bez grosza usługa oferowała codzienny dostęp do jednej wybranej kawy oraz raz w miesiącu dorzucano mafina. Mówię tak o tym w, w czasie przeszłym, no. gdyż obecnie cena wzrosła do 60 zł za tą samą wersję, ale w zamian powstały także dwa mniejsze abonamenty. Midi za 4 dychy na 15 kaw oraz Mini w cenie 20 zł na 7, ale w przypadku Mini trzeba je dobrać w ciągu 10 dni. Oprócz tego umożliwiono zakup tak zwanego zielonego kubka, czyli naczynia wielokrotnego użytku, który zmniejsza cenę każdej kawy o złotówkę. Klientów może odstraszyć jednak cena aż 50 zł za taki kubek, co oznacza, że dopiero po 50 kawach inwestycja się zwraca, a ponadto z takim kubkiem trzeba regularnie chodzić do sklepu i go myć, co sprawia, że no nie wydaje mi się, że ta oferta odniesie jakiś większy sukces. Już to Dark Store prowadzony przez żabkę, który oferuje za pomocą specjalnej aplikacji zakupy jest? z dostawą do domu. Jest on konkurencją dla takich Glovo? firm jak Glovo i Lisek, a w chwili montażu filmu działam w Warszawie, trójmieście, Katowicach, Krakowie i Poznaniu. Schemat działania opiera się na magazynach gromadzących produkty, gdzie po złożeniu Szabka zamówienia już. są one pak... Już. Już. Co jest? i przekazywane kurierowi który dowozi je w plecaku. Na zasadzie tak jak w Pyszne.pl albo Uber Eats, a czas dostawy według obietnic ma wynosić 15 o, minut. Kaszu, to jest prawda. To sens. Żabu to gra wbudowana w aplikację żabka, która okara się na schemacie Tamagotchi. Wygląd swojego płaza można dostosować w kreatorze postaci, a ale potem grubi. należy go co jakiś czas odwiedzać, by go wykąpać, położyć do snu, grać w minigierki oraz nakarmić. Żabę karmimy się ciasno muchami, które zdobywa się nie tylko poprzez odwiedzanie zwierzątka, ale także robiąc zakupy w żabce. Dzięki muchom żabu osiąga kolejne levele, które zapewniają dostęp do różnych ofert promocyjnych, a za osiągnięcie setnego Grałeś poziomu to? przyznawana jest specjalna nagroda w postaci małej maskotki z zawieszką. Mogę to wygrać nadal? Mobilne żabki to kontenery jeżdżące po Polsce przy okazji różnych co koncertów, festiwali jest. i miejsc turystycznych. Nie są one jednak pełnoprawną żabką, a bardziej pełnią rolę food trucka, gdyż ich oferta opiera się głównie na daniach gotowych o oraz kurwa, napojach. Da. Latem 2023 było 6 żabek tego typu, a według notek prasowych są plany, aby poza sezonem takie żabki stały przy szkołach, uczelniach i biurach. Istnieją jednak także żabki mobilne w postaci pełnoprawnego sklepu Żabka <laughs> się... paczkomat, co to w dupa jest? Ty co się dzieje w dupa? Głównie na pasażach handlowych popularnych miejsc wypoczynkowych zawierających standardową ofertę sklepu. No jak wyjść z domu, to zobaczysz, nie ma takich rzeczy. Frog Posting to sit postowe, konto Zzabka na Instagramie prowadzone to. przez Wiolę, czyli pracownicę sklepu Żabka. Umieszczała na tam abstrakcyjne memy no to dotyczące to codziennej pracy to. w sklepie i ich produktów. Strona cieszyła się całkiem sporo popularności, o. jak stała się także bohaterką dramek, gdyż od 31 sierpnia 2021 oficjalny profil Żabki zmienił swój dotychczasowy styl reklamy na wyraźnie inspirowany twórczością Wioli. Autorka wiem, strony czuła zarek. się ograbiona ze swojego pomysłu i prowadziła wojenkę z Żabką i wprawdzie została przeproszona przez market Katingowców żabki oraz miały być omawiane jakieś warunki współpracy, ale ostatecznie do porozumienia nie doszło, i na stronce przestały na długi czas pojawiać się nowe posty. A potem po przerwie nowe memy nie nawiązywały w żaden sposób do żabki. Jeśli chodzi o odbiorców, to część broniła wioli, ale inni zarzucali jej wybujałe ego i brak chęci dogadania się z zarządem żabki, gdyż ta odrzuciła propozycję ugody. Jaką miała? Hot dogi stały się jednym z najbardziej kojarzonych z Żabką produktów, a co za tym idzie pojawiło się mnóstwo wersji limitowanych. Charakteryzują się one innym kolorem bułki i dedykowanym sosem, jak chociażby różowy hot dog z wiórawiną na walentynki, albo czarny na Black Friday z sosem barbeki oraz parówką z dodatkiem mięsa jelenia. Tego typu hot dogów było już w historii co Żabki co najmniej kilkanaście, jednak jeden z nich okrył się małą kontrowersją. Skąd o ten hot doga na w sensie zielonka, który miał bułkę doprawioną szpinakiem oraz sos z zielonych pomidorów. Problem z tą wersją mieli studenci wydziału ekonomicznego w Poznaniu, którzy kilka miesięcy wcześniej wzięli udział w konkursie żabki Jest na nowy produkt. Zaprezentowali mi tak zwaną żabnapkę, czyli bułkę z dodatkiem szpinaku, bukietem sałat i panierowanym no, kurczakiem. Fajna. Studenci wytuł... Ej, fajna ta Bym zjadł. Żapnapkę, czyli bułkę z dodatkiem Co szpinaku, To się da kupić normalnie? Bukietem sałat i panierowaniem. Ja jak kurczakiem. zwykle mnie słuchała, a potem widz mi na YouTube będzie pisał, że nie słucham. No ale ja słucham. Słucham i co? I dłucham, nie, czy i wypuszczam. Jak to mu Jak się mówi? Jak się mówi, że słuchasz i nie słuchasz? Naraz. To jest eventowa? Kiedy z nią event? Czakiem. studenci wyczuli w Willy Zielonce z pomysłu na ich projekt, który nie wygrał tamtego konkursu, a sprawa miała skutinę w sądzie, duprze. gdzie według wyroku jednak nie doszukano się plagiatu ze strony Żabki. Słuchaj uchem, a nie... Nie, dobra. Na zakończenie drugiej warstwy przedstawiam jedyną w tym momencie polską żabkę działającą za granicami naszego kraju, jednocześnie dostępną tylko dla Nawet pracowników nisku. Tesli. Wprawdzie ten format Zaj, żabki co? był już obecny na wystawie w Nowym Jorku jako prezentacja autonomicznego sklepu, który był w pełni działający, no ale była ta akcja jednorazowa na potrzeby przedstawienia tego konceptu. Okay. No, Natomiast żabka, która funkcjonuje regularnie, mieści się w fabryce Tesli pod Berlinem, a za wyborem takiej lokalizacji o, najpewniej kurwa. stał fakt, że dużą część pracowników stanowią Polacy, dla których marka żabka jest doskonale znana. Według... Elon Musk myśli o Polakach. Miło. W ostatnich doniesień Żabka planuje wyjść ze swoimi sklepami także na teren Czech i Słowacji, ale ten temat omówię nieco szerzej w trzeciej warstwie. Ja wiem. Warstwa trzecia coraz bardziej mrocznie się robi. A Koncept słyszałem o, o tym wychodzą. To się co. nie przyjęło ta Żabka Drive chyba, nie? samochodu rozpowszechnił się dzięki McDonaldowi, jednak poza fast foodami brakowało w Polsce tego typu zakupów, ale nie w knajpie, a w sklepie. Obecnie szapka w formacie drive została zbudowana w Piasecznie pod Warszawą i według map Google jej otwarcie ma się odbyć 28 października. Jej system ma działać dokładnie tak jak w MacDrive. Tak, gdzie... jak coś ten film trochę ma, 28 października to był y... dzień przed publikacją tego filmu czyli kierowca podjeżdża do mikrofonu, by podać listę swoich zakupów, a następnie czeka przy okienku na jego odbiór. Obstawiam, że ta forma będzie występować tak, jasne, głównie przy drogach wjazdowych do większych miast tak. oraz na autostradach i w sumie może przyjąć się tam całkiem nieźle. No właśnie ja słyszałem, że się nie przyjmie, bo to do dupy jest, bo normalnie podjeżdżasz do Żabki, to przy okazji ten hot dog, Ty wyobraź sobie, że masz konkurencję drive-thru różnych i jedziesz do Żabki na hot doga, to no bez sensu to jest. To lepiej. sesja. to nietypowa usługa żabki, która czyni z niej punkt renowacji obuwia. Usługę uruchomiono w czerwcu Co? 2023 roku we współpracy właśnie z firmą Washwash. Wash. Cała czynność nie jest jednak wykonywana w żabce, to a produkty oddane do renowacji są przekazywane z żabki partnerowi, który naprawia je u siebie i potem odsyła z powrotem do sklepu. Dam tę usługę do trzeciej warstwy, bo w sumie żabka nie promuje jakoś intensywnie tego typu usługi do momentu szukania informacji do Iceberga nie miałem nawet pojęcia o takiej możliwości. Ciężko mi także określić, na ile popularna jest ta usługa, bo nie udało się znaleźć konkretnych statystyk no, na ten temat defort, poza wypowiedziami przedstawicieli przedstawiciele że usługa jest jak to określano masowo wykupowana nie, nie, nie widziałem tego Home Doctor to firma specjalizująca się w udzielaniu teleporad, czyli wizytu lekarza dokonywanych za pomocą połączenia telefonicznego. Popularność tego typu wizyt eksplodowała w czasach koronki i zyskała przychylność wielu pacjentów chwalących sobie wygodę tego rozwiązania. I już jabłka poszła podchwycić ten pomysł. Zawiązując współpracę z Home Doctor oferowano w swoich tego. sklepach woczery na teleporadę, szukając najpewniej nowych pacjentów wśród starszych osób bez dostępu do internetu. Niektórzy dopatrywali się w ten nowego sposobu na obejście handlu w niedzielę, gdyż żabka wtedy stałaby się przychodnią, ale jednak pozostaną przy placówce pocztowej. No, wczoraj oglądałem jakieś shoty, ale piękne to jest. Nie mam on, dla mnie to jest Sigma. Tyle w temacie. Transport to akcja szabki mająca na celu promowanie MP, jazdy rowerem. W ramach projektu kilkadziesiąt szabek na terenie Trójmiasta, Warszawy... Patrz. Znasz nazwę tej emotki? Jak znasz to napisz jutro dychę znajdziesz. ...znania Wrocławia i Krakowa, posiada obok sklepu narzędzia niezbędne do szybkiej naprawy roweru. Stacje rzepki posiadają pompkę oraz zestaw kluczy, a nowe lokalizacje zestawów naprawczych są ustalane w drodze konkursu, gdzie do wygrania były trzy rowery. Kumaty to sponsorowany kanał prowadzony przez tytułowego Kumatego oraz Masnego i paru innych twórców, Co? a miał na celu promowanie żabki poprzez znane twarze. Obecnie kanał no. jest martwy od ponad 3 lat i mimo kilku. Ej, o kurde, ja myślałem, że ten kanał się zmyśliłem! On istnieje! Aj, ostatnio, dobra, powiem mam coś. Dzięki Excelu za 26 6 lat. Patrz, słuchaj. Ten typ mi się wyświetlił. Ten typ ma swój kanał, na YouTube on je kebaby. Je kebaby ten typ. Ja go oglądam wy tak. Gdzieś go chyba widziałem. On sobie chyba wytatuował logo żabki, żeby kanał abstra mu założyło I myśl. Ja tak szukam tego. Nie mogłem znaleźć tego kanału. On sobie wytatuował logo żabki. I nie mogłem go znaleźć. Mówię, kurde, jak wymyśliłem. To w dupę serio istnieje. To jest na 100% ten typ. On je kebaby na YouTubie. Na 100% to jest on. Tylko nie wiem, jak on się nazywa. Jak znane osoby tam występowały. Na początku na kumatum pojawiały się filmiki typowo promujące żabkę jak test jedzenia, czy rozdawanie żabkowych kanapek, jednak później poszedł on w dość dziwną stronę. Oprócz typowych YouTube'owych wyzwań pojawiły się wielogodzinne filmy. Nie przysięgam, że to jest on. Na 100% wie ktoś jak on się nazywa? Zepłuczył tam wszystkie nazwy miejscowości pijąc Energolę z żabki, które były przez wiele osób krytykowane, bo uważali je za nudne. Koniec kanału najpewniej no miał związek z wygaśnięciem kontraktu z żabką. To, że w żabkach dochodzi do mniejszych lub większych kradzieży jest dość oczywiste, jednak w czerwcu 2023 doszło w Opolu tam? do incydentu na masową skalę. Do jednej z żabek tuż przed zamknięciem miał wtargnąć około 30 osób, które splądrowały w błyskawicznym tempie sklep, zostawiając tylko drobne pieniądze na ladzie. Jednak istnieje możliwość, że jest to legenda miejska, gdyż żabka w swoim oświadczeniu podaje. Kurde. Ej, nie mogę do zwykłych dodać? Nie, mów, że się spieprzyły zwykłe od Muszę już sprawdzić. Wylog. A! Wylogowało mnie z tego. Dodała się ta emota, mimo że mnie wylogowało. Ty, ale bugi, w dupę mam na 7TV. Dobra, nieważne. Ważne się dodało. Informacja, że osób, które okradły sklep, było tylko dwie. Nie wiadomo zatem, dlaczego wszystkie portale poza nową o Opolsko podały Niusa o 30... Cześć mamony Sigmon. Yy, jak by ci to powiedzieć? Amon, yy, Amon, Amon, Ra, Amon, Raz, Ra, Pra, nieważne. Tomek, Krzysztof, Andrzej, słuchaj, siedzi... <głos> <głos> Wczoraj to oglądałem, chłopie. Ja pierdolę, jaki to jest piękny shot. Naprawdę. To jest mój ulubiony shot. Już tamten z poprzedni złamany już jest top 2. To jest mój nowy ulubiony shot. Pokaż to. Dobra, podczas oglądania żabki. Słuchaj. Ej, jak on ma? Poczekaj. Jak on ma? Amondra. Taki gość. Słuchaj, Amondra. siedzi z dziewczyną. Amondra. Siedzisz z dziewczyną w lokalu. Amondra. Amondra. Kutasra, stra Strara, nie wiem, Wiesiek, Zbigniew, Karol, Kurwa, nie wiem, Andrzej, siedzi z lokalu z dziewczyną no, no, no. i z dziesięcioma, z dwudziestoma kolegami. Podchodzi gość do ciebie, odpina sobie kurwa kosz. Pokazuje w koszulecce ten, pokazuje ci koronkę. Twoi jeden, jeden, jeden z twoich dwudziestu kolegów był kiedyś w kryminale, siedział, i on mu mówi Twoi koledzy wstają, Ładują ci na dziurę. jadą cię w dziurę. Ja to... twoja kobita wstaje, pluje na ciebie i wszyscy od ciebie odchodzą A ty takich ludzi nie szanujesz? Takie jest życie To jest bajka, zabawa, gra Mówcie sobie, co chcecie. Takie to jest piękne. O, On mówi: Mam w chipce takiego gościa. To miejsce go w chipce. Miejsce go w chipce. Życie i tak weryfikuje wszystko. Ty, ale zobacz to. O, tu masz skrypt dla niesłyszących, jest jak coś. I tu. Chcecie. Nie wiesz, o co mu chodziło w tym socie. Nie wiesz co mu chodziło? No to poczekaj, poczekaj, jak on ma, poczekaj, amonada, taki go. <grystanie> nie, to jest tak piękne. Nie, to jest. Szczerze, to jest mój ulubiony szat jaki w życiu widziałem. Nikt nie wie, no ja też nie wiem o co tam chodzi, ale ja i tak lubię tego shota. ...tu złodziejach. Ale z drugiej strony ekspedientka zeznała, że po wydarzeniu sklepu był w tragicznym stanie i pełno produktów było pootwieranych. Czego raczej nie dokonałyby tylko dwie osoby. Co? Aha, tam kraju. Czy w Czechach trzeba. istnieje żabka? Tak, istnieje jak najbardziej, ale, to nie ale jest żabka. to dość złożona sprawa. W kraju tym znajdziemy całkiem sporą ilość sklepów nie jest tego nasza. typu i były one pierwotnie własnością tej samej spółki, która A. posiadała polskie sklepy. Zaczęły one powstawać w górę. Ja to 2000... widziałem, tam księżulą czy ktoś robił test z tej żabki. Ósmy, czyli w czasach, gdy właścicielem mój polskiej lubiony? żabki była grupa no, Penta, też, o której powiem chyba. w dalszej części ale to w filmu. Jednak w 2011 mnie. sprzedano czeską sieć żabka liczącą tam w za mało. sklepów na rzecz Tesco, który od tego czasu jest właścicielem czeskich żabek. A więc w skrócie istnieje czeska żabka, była ona zagraniczną ekspansją polskiej wersji, ale dziś należy już do kogoś innego. Dotarłem także do informacji ze strony Duża rodzina PL, że w 2017 polska sieć otworzyła w Pradze sklep o nazwie Rzapiszi, jednak nie mogę obecnie zlokalizować go na mapach, okay. które pokazuje mi tylko restaurację o I'm takiej I'm nazwie. I'm Raz, w tej słuchaj. sytuacji rzecz, o której wspominałem w Entry o Tesli, a mianowicie wejście Żabek do Czech i Słowacji. Pod jaką nazwą będą tam funkcjonować, by nie pokrywać się z nazwą Żabka? No, ale... Nie śmieszą mnie kawałek, których nie rozumiem, ale kłam. Ale jakie kawały? To nie był kawa... kawał, co mówi Mamon. Ty nie rozumiesz, to jest bajka, alegoria. Traktuj sobie to jako chcesz, jak chcesz, nie? Ale życie zweryfikuje wszystko. ...leżącą do Tesla. Nie rozumiesz, nie? Startup Impact Program to projekt finansowania i wspierania innowacyjnych projektów biznesowych organizowany przez Szapkę i Kozmiński Business Hub. Projekty leżące w strefie zainteresowanych inwestorów nie krążą wyłącznie wokół branży handlu detalicznego, gdyż zbycie sami pierwszej edycji był Hemp Eat, czyli produkcja tzw. mięsa alternatywnego przy użyciu białek konopnych, tak, epicet, czyli projekt wykorzystywania AI do tworzenia spersonalizowanych przepisów kulinarnych oraz Rest Solution opisywana jako system umożliwiający efektywne zarządzanie z użyciem energii, wody, gazu, ciepła oraz automatyzację procesów i Pracy urządzeń. W drugiej edycji Startup Impact program zwycięzcami byli Vermico, czyli opracowanie inteligentnych kompostowników, nadających się do użycia w warunkach miejskich i biurowych. Sezoil produkujący biopolimery, czyli taki rodzaj materiałów biodegradowalnych oraz E-ICE opracowujący szybkie składanie napojów bez dupę. użycia prądu. Szabko Żabkomat to projekt z 2020 roku, który miał stanowić konkurencję dla paczkomatów. Znajdowałyby się one przy sklepach żabka tak, lub wnętrzu, git. jednak oprócz zapowiedzi tego projektu nie udało mi się znaleźć żadnych informacji na ten temat, więc najpewniej się. Nie Jak on Oprócz zdjęć prezentujących taki Jak automat, według miał. których fazie testów miał być we wnętrzu sklepu, tam nie znalazłem nic więcej w tym temacie, ale znalazłem zamiast coś, co można nazwać potocznie żabkomatem, gdyż nie ma on oficjalnej nazwy, ale taka mi się w sumie zasnęła, pisząc o tym urządzeniu. Tam Otóż w prywatnym szpitalu Medicover na warszawskim Wilanowie w 2020 Automat z przekąskami firmowany logiem żabki. Jest to na ten moment jedyne tego typu urządzenie w Polsce i technicznie rzecz biorąc, jedyna żabka znajdująca się wewnątrz Szybetu. Tak, ja Automat wyposażony jest w dania gotowe oraz kanapki i napoje wyciskane z owoców. Jak Patryk, już co ty gadasz? Jak go banuję? W końcówce 2016 wybuchła afera na temat skanowania twarzy klientów przez żabkę. Jak wiadomo, żabka co? posiada od kilku lat kasy samoobsługowej, jednak okazało się, że są one wyposażone w kamerę analizujące e. po twarzy, wiek oraz płeć klienta. Firma zarzucano macie? łamanie. Ej, dobra, analizuję płeć. A il Jakie? Jak niby? Ile jest płci, żeby analizowała to? Nie jest możliwe, żeby komputer rozróżnił 47 płci, które są. No, jakie dwie panowie w dupa. Jakie dwie? Moja reakcja, jak was słyszę, no. Do budowania sobie profilu witam, klienta dymu, oraz witam. zwiększania bazy danych. Na zarzut odpowiedziano następująco. Wbrew spekulacjom pojawiającym się przy tej fotografii, zastosowane rozwiązanie w żaden sposób nie identyfikuje poszczególnych klientów. System panowie, z nie zapisuje obrazów panowie, przepraszam, korzysta... oczywiście, przepraszam, no ale nie będę też wymieniał wszystkie płci, jak chcę się do was zwrócić, to więc yy, czad będę mówił, dobra? Także z danych pochodzących z innych źródeł, ani nie współdziała z nimi. Jedyną funkcją jest określanie przybliżonego wieku i płci klientów bez związania tych danych Bylien. z poszczególnymi osobami. W efekcie dane są No, płcie są takie: AH1, AH2, AH3 do AH66, włącznie, jak coś. Napisane jedynie w formie skumulowanych statystyk i jako takie dają wiedzę o profilach grup klientów robiących zakupy o określonych porach dnia. Obstawiam, że projekt miałby posłużyć do wyświetlania spersonalizowanych reklam, ale najpewniej się z niego wycofano, bo nie ma na ten temat... Ale żadnych porywane, por że oni to robili bez naszej wiedzy, mogą tak robić? ...informacji z ostatnich kilku lat. Ciesz w na jak jest monitoring w sklepie, ale no wiesz, że jest kamera przecież. Nie wiem, dziwna. Rośleko to firma produkująca mleko roślinne. Jest ono dostępne w ograniczonej ilości żabek od 2021 roku, jednak, w jaki nigdy. sposób trafiło ono do tych sklepów. Prezes Rośleka wielokrotnie próbował namówić spółkę do wprowadzenia ich oferty mm. na żabkowe półki, jednak, jak twierdzi, nie dostawał od nich żadnej odpowiedzi. Postanowił więc napisać specjalną piosenkę jako oficjalny apel do żabki o wprowadzenie ich produktów. Na te żabce. Rośleko ja chcę. Znawiam. Przed snem. Klip zyskał całkiem sporo popularność i Żabka finalnie wysłuchała próśb firmy Rośmleko oraz jej klientów. Dziękuję. Amon Ra, tak? Rap, Andrzej Tomek. Dobra, bo mi od pieprza. Oglądam. Warstwa czwarta. W 2008 roku na sklepach w całej Polsce Pojawiła się co? informacja o zamknięciu żabki Planowanym na 15 września Wielu zdezorientowanych klientów nie miało pojęcia O co chodzi w tej akcji I z jakiego powodu tak dobrze prosperująca sieć Ma zostać zlikwidowana Okazało się jednak, że była to część nietypowej kampanii marketingowej W zamknięciu żabek nie chodziło o sklepy A o sejfy w kształcie żabek Akcja Aha. miała na celu promocję loterii Z nagrodami pieniężnymi Które można było wygrać poprzez wysłanie smsów Zawierających pepzole. kod z paragonu Pomysł ten został uznany przez urząd ochrony konkurencji i konsumentów za wprowadzanie klienta w błąd i nałoży na żabkę karę w wysokości 1,5 miliona złotych. No ale to półtora miliona dla żaby to jest tak Jeśli o. połączymy słowa radom i protest, to najprędzej skojarzymy demonstrację w czerwcu 1976, podczas których doszło do brutalnej pacyfikacji przez ZOMO. Jednak w mieście Taka to odbył się także sobie? inny, dość nietypowy protest w roku 2019. Zorganizowali go uczniowie zespołu szkół technicznych, którzy pod okoliczną żabką domagali się większej ilości oddogów, gdyż jak twierdzili, ilość bułek i parówek jest zbyt mała, by nakarmić wszystkich głodnych uczniów. Protest miał charakter żartobliwy był herbeningową inicjatywą rady. Dziękuję, e, <laughs> Mortadel. Ja, to jest właśnie top 1 yy, mój shot. Nie, top jeden shot jest dla mnie tamten. Co, dziękuję za ta radzika. Ej ale z Mortadelką, jak on opowiada, o Boże, przypominają mi się czasy jak Makłowicza oglądałem, miałem ja 10 lat. Uczniów, ale według oświadczenia biura prasowego Żabki wyszło na to, że w sumie żądania zostały spełnione. Tu cytat. Jest to pierwszy tego typu happening w historii naszej sieci. Nie mieliśmy dotąd także żadnych zgłoszeń dotyczących niewystarczającej dostępności dogów w sklepie Żabka w Radomiu ani w żadnej innej placówce. Obecnie sprawdzamy informacje przekazane całej. medium przez radomskich uczniów. Żabka kafe to bardzo ważny element naszej oferty i dołożymy wszelkich starań, aby produkty cieszące się największym zainteresowaniem mów, wśród naszych tak. klientów miały odpowiednią dostępność w każdej z naszych placówek. Dziś możemy potwierdzić, że Nie w, działa, w zostanie zainstalowane Przestami dodatkowe u... urządzenie do przygotowywania ja, fotografii. Tak, widziałem? niedawno. Piwo wyborne to produkt sprzedawany w żabce, który w listopadzie 2012 no roku stał serbiu. się przedmiotem pozwu sądowego przez browar Gostyniec o dokonanie plagiatu. Producenci piwa noteckie zarzucali żabce, że browar Wampur, który ważył dla nich piwo wyborne. Co? To, co? A to są dwa inne piwa. Okej. Okay. Nie, to jest to samo chyba. Zastosował do niego łudząco podobną etykietę. Wprawdzie okazało się, że poznański sąd apelacyjny oddalił sprawę, uniewinniając żabkę, jednak i tak doszło do pozasądowego zawarcia ugody między zwaśnionymi firmami. Za złamanie ugody browar Vampur musiałby zapłacić no, Gustingsowi karę o wartości wyprodukowanych butelek z felerną etykietą oraz dodatkowo nieco ponad złotówkę <laughs> mamo, mamo za każdą sztukę. Chrupiącą. Kara jednak nie została nigdy zapłacona, gdyż żabka po prostu wycofała piwo z oferty. O. Problemem, korytarz. który powoduje trasa łącząca ląd z Zagurowem, jest i kilkukilometrowy odcinek biegnący przed Nawarciański Park Krajobrazowy. Na trasie regularnie ginie mnóstwo żab rozjechanych przez samochody i z tego powodu organizowane są akcje wolontariuszy organizujących tzw. żabi korytarz. A mówię o tym, bo w 2011 Żabka włączyła się do udziału w tej inicjatywie ratowania płazów. Według słów rzecznika prasowego sieć sklepów wsparła tę inicjatywę nie tylko z powodu obecności żaby w ich nazwie i logo, ale także z potrzeby ochrony środowiska. Akcja polegała na zbudowaniu płotków wzdłuż bo nie wraz z kopanymi pod nimi wiaderkami. Następnie dwa razy dziennie wiaderka opróżniano, przenosząc w pady. Nie, żeby je uratowali, ale wiesz, że one nowy dom mają we Francji. To czy to jest ratunek? Jezu. Jezdni, tworząc im w ten sposób bezpieczny korytarz. To sprawa bardzo dziwna nie tylko z powodu samego incydentu, ale z znikomej ilości informacji, jaką na ten temat można nie znaleźć. Mogę teraz, znalazłem na ten temat tylko dwa artykuły o tej samej treści z portalu spożywczego oraz dla handlu.pl, które opierają się na informacji z gazety wyborczej, której jednak nie znalazłem. W 2010 roku w katowickich żabkach paczki Może z papierosami samego miały być wypchane Ma, papierem zamiast oczekiwanej zawartości. Nie wiadomo jak i dlaczego takie pety pojawiły się akurat w żabkach na terenie Katowic. Jeśli ktokolwiek wie coś o tym, jak to się w ogóle stało, to proszę informację bo sprawa jest naprawdę bardzo ciekawa jak ta osoba miała hamera? Żabka kojarzy a, się przede, nara, przede wszystkim takiego. ze sklepami spożywczymi, jednak czy widzieliście, że w 2006 roku dał się tam kupić np. tapicerki samochodowe, telewizory, ubrania czy nosiędzie do majsterkowania? NTV Według Stukersu w strona Żabka żab, była wtedy jedna. sklepem internetowym i nie jest to zbieżność nazw, bo na górze strony znajdziemy logo Żabki, a w opisie informacji, że produkty są poszerzeniem oferty sklepów w Żabka Polska. Sklep ten nie istniał jednak zbyt długo, bo już w 2007 strona traci charakter sklepu internetowego, więc był to najpewniej nie wypał, który obecnie jest już kompletnie zapomniany. Co to jest? Empire Music to niszowa agencja muzyczna, na której kanale znajdziemy występy chóru gospelowego oraz występy Mikołaj muzyczne innych domu. gatunków, organizowane na różnych weselach, imprezach firmowych i otwarciach lokali. Jednak jeśli przeskrolujemy ich kanał 10 lat wstecz, to znajdziemy kilkanaście filmików z otwarcia żabek i fresh Ale marketów. Ma bebek. Tańczą na nich osoby w maskotkach odpowiednio żaby i gruszki, a lokale wymienione w filmikach znajdują się w Trójmieście i okolicach. Jednak oprócz tego znajdziemy na kanale Adrian Jurczyk amatorski filmik o nazwie Impreza Żabki nagrany z okna w Bielsku Białej, a a więc z drugiego końca Polski, a filmik jest sprzed 16 lat. Kiedy McDonald idą... był zajęty urodziny w żabce? <laughs> Boże. To wygląda ciekawie. wyglądającą maskotkę. Nie mam pojęcia, czy tam także wystąpili ludzie z Empire Music, czy też żabka wynajmowała lokalnie różne grupy do otwierania swoich Ale ten widok, Ostatnim, tej co znalazłem, Polski było otwarcie starej. żabki w Słupsku, czyli także w okolicach Trójmiasta z roku 2019. Próbowałeś znaleźć ja cokolwiek na temat tych maskotek? W jakich obszarach polskie one działają? Czy są one na zlecenie konkretnych franczyz? Ty, ale to jest w dupę creepy. Jak wyobraź sobie, że w kasjerzy w żabce musieli w tym stroju sprzedawać? Byłoby mega creepy w tym sklepie. Jak on ma, poczekaj, a może taki kosz. Zobiorców, czy też ogólnie firmy Żabka Polska. Ale niestety nigdzie nie trafiłem na jakieś konkretne informacje, więc jeśli <laughs> pamiętacie w swoich okolicach otwarcia żabki z maskotką, to napiszcie kiedy i gdzie to było, a może w ten sposób uda się coś ustalić. Nie mów tak mi Romek. O Penta Investments to przedsiębiorstwo inwestycyjne Penta. działające na terenie Czech, Słowacji, Polski Normalnie. i Holandii. W latach 2007-2011 własnością Penty była żabka właśnie. Jednak w stronę przedsiębiorstwa często kierowano zarzuty dotyczące niejasności pochodzenia ich pieniędzy, które przeznaczają na inwestycje. Penta nie chce ujawniać swoich źródeł pieniędzy, a tajemniczości dodaje fakt, że jest zarejestrowane na Cyprze, gdzie takie informacje Co? są Jak szczególnie Cypr. chronione. Penta założyło pięciu wspólników z Czech i Słowacji, którym zarzucano powiązania o współpracy z rosyjskimi służbami specjalnymi. Takie oskarżenia wysyłał Żabkę ówczesny szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Aleksander Szczygieł, któremu nie podobała się chęć Pęty na kupno PZL Świdnik, czyli zakładu produkującego helikoptery wojskowe. Jak powiedział: Tak do końca nie będziemy wiedzieli, kto staje się właścicielem PZL Świdnik, a jeśli popatrzymy na to, że jest to zakład przemysłu zbrojeniowego, to ta wiedza powinna być wiedzą wyczerpującą. Minister wysłał ponadto pismo do ABW oraz kontrwywiadu wojskowego z prośbą o wyjaśnienie tej sprawy. Penta odpierała zarzuty, twierdząc, że jest to oczernianie firmy przez polskie Witam. media. Oraz zarzuty są całkowicie fałszywe. Ale wiele lat później, bo w 2020, aresztowany został Jarosław Haszczak, jeden z właścicieli penty, oskarżony przez słowacki wymiar sprawiedliwości o korupcję oraz pranie brudnych pieniędzy. Ponadto krążyły przypuszczenia, że miał być on zleceniodawcą zlikwidowania słowackiego dziennikarza Jana Kuciaka, który był w tamtym czasie zaangażowany w prowadzenie śledztwa dziennikarskiego na temat podejrzanych powiązań penty. Obecnie penta ja nadal funkcjonuje i ma się dobrze, ale nie wiadomo jak potoczy się sprawa po pełnym zakończeniu śledztwa. Ostatnia warstwa, widzowie. Świeże pieczywo w żabce gra. Co w tupę? Oskar F. F. to dawny dyrektor handlowy sieci sklepów Żabka, który w 2007 roku został aresztowany pod zarzutem korupcji i nieuczciwych usług. Śledztwo wykazało, że kupił on tajne informacje handlowe chronione prawem od kobiety, będącej dyrektorem niewymienionej z nazwy w artykule sieci supermarketów, które wykradła dane ze sobą, odchodząc z firmy. Zarzuty okazały się prawdziwe, gdyż policja po wtargnięciu do siedziby Żabki w Poznaniu odnalazła zakazane papiery. Dotyczyło one zawieranych przez wspominany supermarket umów handlowych, transakcji i listy zamawianych towarów w z ich cenami, a cena za takie dane miała wynosić 100 tysięcy złotych. Dzięki temu sklepy mogły ustalać promocję tak, aby dopasować strategię marketingową do działań nie konkurencji. Można brać, ja biorę, czy nie na archiwalnych zapisach strony Żabki z 2013 znaleźć można coś takiego jak gra o nazwie Świeże Pieczywo w Żabce. Plik jest opisany jako Frog Game 2 SWF, więc być może takich Monety, gier było tak. więcej, ale nie widać ich na dostępnych zapisach. Gra miała promować wejście do Żabek oferty świeżego pieczywa, ale plik nie Frog daje się Ruchomić, a jego pobranie, by puścić przez emulator, jak w przypadku tej zrancza jest niemożliwe, bo sam plik nie jest zapisany w żadnym archiwum. Nie, nie znalazłem w tym temacie liuk. absolutnie nic. Żadnego Fa. zdjęcia, opisu na jakimś forum, filmiku z gameplayu, ani notki prasowej. Nie Wszystkie techniki, które próbowałem, to na oglądasz. nic się nie zdają, więc pozostaje chyba tylko liczyć, że ktoś dokona cudu i to odnajdzie. Może odnajdzie. Ja oglądałem kiedyś dokument o tym. Jak typ poszukiwania robił gry o McDonaldzie. Nie wiem, czy to może widzieliście ten filmik. Na Nintendo taka gra o McDonaldzie była, i chłop to szukał, szukał po całym świecie. I zamówił z jakiegoś tam kraju innego i odpalił. I był chyba jedyną osobą na świecie. Bo to było coś takiego, że żeby odpalić tą grę, nie wystarczyło ją kupić, jakby ten cartridge do Nintendo, czy na co to się odpalało? Ale jeszcze trzeba było mieć kod specjalny Który tam był jakiś łatwy, ale nikt nie mógł dojść do tego jaki to jest Chłopie, cały film o tym jest Fajny, ciekawy, Wpisz sobie McDonald's, Nintendo, czy coś takiego, cały filmik w saarombiste w 2005 polskie media obiegł szokujący artykuł Super Expressu o praktykach używanych podczas szkoleń dla przyszłych agentów w tak zwanym żabim grodzie. Według tego co widzicie na ekranie można uznać, że było one co najmniej niepokojące i wzbudziły skandal przyciągający zainteresowanie. Polityki. I tak wiem, że SuperExpress nie jest jakimś super rzetelnym źródłem informacji, ale nie, terek... Nie, nie wpisuj McDonald' rule, Posłuchaj, posłuchaj, jak on ma? Posłuchaj, Amon Ra, taki gość, posłuchaj. Siedzi. <grym> Ale mi odkleja od tych memów. Nie widzowie, ja muszę zrobić ten toksot w dupę internetu który do Spraw Personalnych sam przyznał w pewnym <grym> sensie, że takie praktyki miały miejsce, i podszedł do nich bardzo negatywnie. Tu cytat. Krytycznie oceniam takie zajęcia. To nie jest preferowany przez nas model postępowania. Można to przyjąć z niesmakiem. W tak. Firmie zarzucano stosowanie technik manipulacji oraz presji wobec agentów, by ci podpisywali niekorzystne dla nich umowy. Do dziennikarskiego śledztwa dołączył TVN, który miał dostać od SuperEkspresu filmiki <grym> i przedstawiające chy, skandaliczne chy, praktyki używane wobec uczniów. Przedstawiono Najlepsze to w programie H66. pod tytułem Prześwietlenie, którego niestety nigdzie nie mogłem znaleźć, więc na tym moment filmiki z Żabiego Grodu są zaginione. Ponadto w prześwietleniu bardzo niefortunnej wypowiedzi miał udzielić rzecznik prasowy Żabki, Konrad Napierała, który twierdził, że scenki mające udawać obóz pracy były wyłącznie formą żartu, wymyśloną przez samych uczestników szkolenia. Jednak w artykule z Proto.pl... Wyobraź sobie, że jesteś jakimś chłopem od marketingu Żabki i pracownicy ci mówią, żeby dla jaj zrobić, że szkolenie odbywa się, wygląda jak obóz pracy i ty to nagrywasz. Świetny żart. Myślę, że każdy, kto to obejrzy z zewnątrz, zrozumie. Ajenci zaprzeczali tym tezom. No i to byłoby na tyle. Dziękuję za obejrzenie materiału i zachęcam do pozostawienia subskrypcji, komentarza i zerknięcia na moje materiały oraz dobrowolnego wsparcia kanału, by uzyskać... To też ciekawe, ale to chyba starczy. Albo tylko warsz... nie, warstwa. Warsza... warsza... warstwa. Co tu jest napisane? Dobra, nieważne. Ja nie umiem czytać. Fajny film. Bajelka. Husaria! Mamy znowu szansę przejąć Europę! Husaria! Husaria! Mamy szansę! obudzić się Polacy! Husaria!